Hej, teraz jestem w takim tajwańskim Carrefourze, się nazywa Rimart. Chciałem Ci pokazać, jakie tutaj można kupić fajne owoce morza. To, co tutaj widzisz, to wszystko to są właśnie ryby. Ten całe stoisko i tam jeszcze po lewej stronie jest. Tam też są ryby. I tak samo tutaj, tam po drugiej stronie tak samo. Więc jak widzisz, trochę tego jest. Tutaj mi się właśnie podoba na Tajwanie. Bardzo dużo kwasów omega 3 w dobrej cenie. Do wyboru, do koloru. Oni jeszcze do tego potrafią to bardzo dobrze przygotować, więc smakuje tak samo dobrze. Tutaj cały wybór. Szkoda, że my w Polsce nie mamy takich fajnych rybek. Tutaj są kolejne. Tutaj mamy łososia norweskiego, ale jego to bym uważał, czy jak jesz, bo jeżeli jest łapany na dziko, to jest ok. Ale jeżeli ten łosoś norweski jest hodowany, to lepiej go w ogóle nie jeść, nawet gdyby dawali go za darmo. Tutaj na przykład mamy jeszcze taką głowę ryby. To nawet jest cała ryba. Jak ktoś lubi, to polecam. Tam chyba są nawet jakieś węgorze jeszcze. A co do tego łososia norweskiego, to jeżeli jest hodowany, to będzie po prostu, to oni je hodują w małych klatkach, one nie mają żadnego wybiegu, załatwiają się tam pod siebie. O, to też bardzo dobrze smakuje. Załatwiają się pod siebie, one są skażone, do tego są, one są po prostu skażone, źle hodowane i to jedzenie też jest cienkiej jakości, one po prostu mutują, chorują, a potem my to wszystko jemy. Tutaj chciałem Wam pokazać jeszcze ziemniaki. Prosto z USA, pewnie jakieś tam jeszcze genetycznie modyfikowane. Nawet tłumaczę, jak je gotować, ale nie pokazuję Wam, ponieważ pięknie wyglądają, tylko chciałem się zapytać Was, czy to myślacie, ile to kosztuje, takie trzy ziemniaczki. U nas pewnie by kosztowało za złotówkę może dwa, natomiast tutaj na Tajwanie około czwórki za te trzy ziemniaki. To jest 30 tajwańskich dolarów, czyli tak około 3,54 za 3 ziemniaki. Teraz chciałem Wam pokazać ceny sera żółtego. To jest to ser żółty, który w Polsce możemy kupić za jakieś takie 4-5 zł. Natomiast tutaj kosztuje 123 tajwańskie dolary, czyli tak skromnie około 14 zł za kilogram. Ten na przykład ser Sida, czy jakoś tam? A, 4 opakowania. No, jakiś taki duży jest. Powiedzmy 4 opakowania. Kosztuje około 35 zł. Więc tak po europejsku to ciężko tutaj trochę sobie pojeść. Teraz wchodzimy do królestwa mężczyzn, czyli do piwowarni, znaczy do półek z piwami. Tutaj mamy najpopularniejsze wódki, czyli Absolut, Absolut wódkę i gdzieś kiedyś widziałem także polską, ale chyba już zniknęła. No niestety już zniknęła. Heineken jest za około 25 zł za 6 paka.
I tak w sumie to te piwa kosztuje tak 2-3 razy więcej niż w Polsce poza tajwańskim, jak na przykład tutaj są jakieś takie smakowe. Ale aczkolwiek muszę powiedzieć, że w przeciwieństwie do Polski to o wiele częściej widzę jakieś promocje na piwo. U nas chyba za dobrze po prostu idzie.